Początek listu świętego Polikarpa, biskupa i męczennika do Filipian. Polikarp wraz z prezbiterami do Kościoła Bożego, który pielgrzymuje w Filippi. Miłosierdzie i pokój od Boga Wszechmogącego i Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Niech dane Wam będą w obfitości. Bardzo ucieszyłem się wraz z Wami w Waszym Panu Jezusie Chrystusie, że przyjęliście męczenników, prawdziwe wzory miłości, że, jak należało, odprowadziliście ich w kajdanach, które są godne świętych i stanowią diadem prawdziwie wybranych przez Boga i Pana naszego. Raduje się, że mocny szczep wiary Waszej, sławiony od najdawniejszych czasów, trwa aż dotąd i przynosi owoc w Panu naszym Jezusie Chrystusie. On cierpiał za nasze grzechy, aż do przyjęcia śmierci. Jego to wskrzesił Bóg, zerwawszy więzy śmierci. W niego, choć nie widzicie, wierzycie z radością niewymowną i chwalebną, w której wielu chciałoby uczestniczyć. Wiecie bowiem, że łaską jesteście zbawieni, nie z uczynków, ale z woli Bożej, przez Jezusa Chrystusa. Dlatego, przepasawszy biodra waszego umysłu, Służcie Bogu z bojaźnią i w prawdzie, porzucając próżne gadania i urojenia tłumu, wierząc w tego, który wskrzesił z martwych Pana naszego Jezusa Chrystusa, dał mu chwałę i tron po swojej prawicy. Jemu zostało poddane wszelkie stworzenie na ziemi i w niebie. Jemu służy wszystko, co żyje. On przyjdzie sądzić żywych i umarłych. a Bóg, zażąda rachunku Jego krwi od tych, Którzy nie chcą uwierzyć w niego. Ten zaś, który wskrzesił go z martwych, wskrzesi i nas, jeśli będziemy pełnić jego wolę i postępować według jego przykazań, jeśli umiłujemy to, co on umiłował, wystrzegając się wszelkiej niesprawiedliwości, obłudy, chciwości, oszczerstwa i fałszywego świadectwa, nie oddając złem za zło, złorzeczeniem za złorzeczenie. Uderzeniem za uderzenie, obelgą za obelgę, ale pamiętając o pouczeniu Pana, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. Bądźcie miłosierni, abyście dostąpili miłosierdzia. Jaką miarą mierzycie, taką Wam odmierzą. Oraz błogosławieni ubodzy i ci, którzy cierpią prześladowanie, albowiem ich jest Królestwo Boże.